Jerzy Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy, Porozumienie Obrony Lublina. Drodzy mieszkańcy, przeproszę Krzysztofa, który zrezygnował z głosu. 15 sekund, 30 sekund miałem. 13,5 godziny byłem przetrzymywany na tej Panie sali. Panie przewodniczący, ja przepraszam, bo dzieje się sytuacja kuriozalna. Straż Miejska wlepia mandaty mieszkańców za to, że przyszli na sesję Rady Miasta. Co to są za czasy? To jest demokracja? To jest demokracja? Za to, że przyjmujemy Straż Miejską za 10 milionów, to będzie... O czym my mówimy? Po 500 zł mandatu dostają mieszkańcy miasta za to, że protestują przeciwko zabudowie górek? Co wy robicie? Jesteśmy w tej chwili przy punkcie raport o stanie miasta. To jest jakieś nieporozumienie. Raport o stanie miasta za 2018 rok. Nie przypominam sobie, panie przewodniczący, żeby w 2016 roku ktoś dostał mandat. Pan Andrzej Filipowicz ma głos. Bardzo proszę. Szanowni państwo, tak jak nadmieniłem, pan prezydent był bierny. 13,5 godziny trzymali mnie na tej sali z rozpatrzeniem skargi dotyczącej was, nas wszystkich, którzy jeszcze żyjemy, którzy jeszcze oddychamy. Te 3 minuty przy dokumentach wraz z załącznikami, 20 godzin z przerwami trzeba czytać, żeby zapoznać się z raportem pana prezydenta. Otrzymujemy 3 minuty na udział w dyskusji nad tymże dokumentem, więc streszczę się maksymalnie. Miasto Lublin rocznie z tytułu złej jakości powietrza grzebie około 300 osób. To są przedwczesne zgony. 150 tysięcy dni pracowniczych chorobowych i równowartość budżetu w wysokości 2 miliardów. To są koszty zewnętrzne, dokument źródłowy, program ochrony powietrza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Gdybyście w tej chwili wyszli na dwór, zmierzyli temperaturę, jest 50 stopni plus Celsjusza. W Górkach Czechowskich jest ponad 20 stopni mniej. Tu jest tylko 50, dlatego że górki są jeszcze niezabudowane. A to, co czeka nas w przyszłości, to pan prezydent chyba najlepiej wie, pomimo tego, że nie uczestniczył ani w dyskusji publicznej nad wyłożeniami kolejnymi studium, ani w którymkolwiek spotkaniu związanym ze zmianami klimatycznymi. W stosunku do swoich odpowiedników w innych miejscach kraju można powiedzieć, że abnegacja, bo tamci to czynili, ale może wtedy wiedziałby, co gotuje nam wraz z Radą Miasta, próbując zabudować obszar, dla którego od lat 18, a pan prezydent od roku 2012 miał spowodować powstanie rezerwatu i otuliny w postaci użytku ekologicznego. Polecam państwu gorąco prognoza oddziaływania na środowisko do strategii rozwoju Lublina na lata 2013-2030, jeden z kluczowych dokumentów, na który powołał się pan prezydent, więc ten park, który był zapowiadany, on miał być już 12 lat temu realizowany po to, żeby ochronić te tereny, po to, żeby ochronić bioróżnorodność, po to, żeby było jeszcze czym oddychać w naszym mieście, choć jak wiemy, w roku ubiegłym wykonanie budżetu na powietrze, ochronę powietrza i klimatu 64%. Katowice 20 razy więcej, Kraków 30 razy więcej. Jaki mamy stan? W roku ubiegłym na 35 dni normatywu dla pyłów zawieszonych PM10, 46, kolejny zresztą rok zostało przekroczone. Benzapiren niemal czterokrotnie. To jest to, czego nie jesteśmy w stanie nawet wychwycić maskami antysmogowymi. PM2,5, cytowane wyniki ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Jeszcze raz powtórzę, 300 przedwczesnych zgonów rocznie, 150 tysięcy pracowniczych dni chorobowych i 2 miliardy kosztów zewnętrznych rocznie. Naszego miasta nie stać na to, szanowni państwo radni, żeby ten poziom podwyższyć, bo jest raport profesora Michała Kaszewskiego. Pan prezydent zna ten raport, a jeżeli nie zna, to go ma. I w tym raporcie jednoznacznie, to jest informacja dla państwa, bo to wy będziecie decydować o losie nie tyle własnym, co następnych pokoleń. W tymże raporcie jest informacja, o ile zwiększy się śmiertelność z tytułu wzrostu temperatury w całej populacji. Gdybyście państwo zechcieli tam zajrzeć, to będą to
rzędne 10%. Może to padnie na wasze dzieci, może to nie padnie na wasze dzieci, ale osobiście nie życzę sobie, żebyście państwo jako organ stanowiący przyłożyli rękę do tego, żeby ktokolwiek z moich bliskich, dalszych wrogów i przyjaciół miał wcześniej kończyć życie, niżeli kończyłby, gdyby nie wrócił do Lublina, gdyby ewentualnie z niego wyemigrował. Tak jak cała rzesza moich znajomych, nie wyłączając mówiącego te słowa, który wrócił kiedyś z całkiem innej części świata, gdzie nie ma sytuacji, żeby mieszkańcom nie tyle ograniczać czas, co traktować ich gorzej niż może nadużyje, może nie. Proszę zbliżać się do końca wypowiedzi. Może nadużyje, panie przewodniczący, a może nie. Proszę zbliżać się do końca wypowiedzi. Kończę. Dziad w takiej sytuacji stawiał kosę na sztorc. Dziękuję. Panie przewodniczący, wniosek formalny.